Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj zapraszam na film, który nazywa się Five Star Predictions. To jest taki film, który ja co jakiś czas nagrywam na mój kanał. W zeszłym roku chyba go nie nagrywałam, ale wydaje mi się, że 2 lata temu tak. I nie wiem, no chyba ogólnie ze 2 razy już go nagrywałam na tym kanale. To jest taki film, który polega na tym, że pokazuje książki, które planuję przeczytać, no powiedzmy w tym roku, i które mam takie do nich przeczucie, że mogą mi się spodobać na tyle, że to będą moje książki, które ocenię na 5 gwiazdek. Ja 5 gwiazdek nie daję tak lekko, to znaczy oprócz tego, że książka musi być oczywiście bardzo dobra według mnie, żeby te 5 gwiazdek otrzymać, to jednocześnie musi być też taka bardzo moja, to znaczy mieć w sobie coś takiego, co bardzo do mnie trafia. Więc czasami nawet mimo, że książka jest bardzo dobra i naprawdę uważam, że jest na przykład, nie wiem, świetnie napisana, ma świetnych bohaterów, ale jednocześnie nie trafia do mnie z jakiegoś powodu w 100%, dostanie ode mnie 4 gwiazdki czy 4,5, no a te 5-gwiazdkowe to są takie naprawdę dla mnie wyjątkowe, zarezerwowane dla mnie. No i z tego powodu naprawdę bardzo rzadko tę ocenę przyznaję. W zeszłym roku żadnej książce nie przyznałam 5 gwiazdek, w tym roku już jednej mi się udało i był to Łuk Triumfalny. No i mam tutaj chyba 5 czy 6 propozycji książek, które chciałabym w tym roku przeczytać i które mam nadzieję, że właśnie takimi 5-gwiazdkowymi książkami będą. Więc myślę, że już bez zbędnego przedłużania mogę przejść do pokazywania Wam tych książek. I koniecznie dajcie znać, czy je czytaliście i czy one rzeczywiście są tak dobre, jak mam nadzieję, że będą, albo czy którąś z nich też planujecie przeczytać. Część z tych książek pokazywałam Wam już w moim TBR-ze na 2024 rok. I jedną z takich książek był reportaż Asne Seierstad, Jeden z nas, czyli reportaż na temat tego, co wydarzyło się w Norwegii w 2011 roku na wyspie Utoja. Mówiłam już o tej książce na moim kanale nieraz, także też nie chcę się tutaj aż tak powtarzać, natomiast jest to jeden z tych reportaży, o którym ja słyszę bardzo, bardzo dużo dobrego. No i nastawiam się naprawdę na coś świetnego, ale jednocześnie mam troszkę obawy, ponieważ czytałam 2 książki Asne Seierstad. Jedną z nich był Księgarz z Kabulu. I tamta książka nie do końca mi się podobała, bo był to taki reportaż lekko fabularyzowany, to znaczy on był trochę tak pisany jak powieść, ale z drugiej strony czytałam też książkę Dwie siostry, która wydaje mi się, że może być bardziej zbliżona właśnie do jednego z nas. I tamta książka już zrobiła na mnie ogromne wrażenie, także mam nadzieję, że tak samo będzie właśnie z tym reportażem. Więc to jest jedna z tych książek, co do których pokładam naprawdę spore nadzieje, że będzie 5-gwiazdkową. Kolejna książka to coś chyba jeszcze za bardzo na kanale Wam nie pokazywałam. To znaczy na pewno kiedyś, kiedy tę książkę dostałam, bo to był jakiś chyba prezent na urodziny w zeszłym roku, w jakimś bookhaulu się pojawiła, ale nie mówiłam o niej za wiele. A ostatnio jakoś tak często chodzi mi po głowie i często mam ochotę zacząć ją czytać. A jest to Tess Tuberville. Ja mam to wydanie ze Świata Książki, to wydanie ekskluzywne, które ma tę taką niby jedwabną okładkę. Oczywiście ona nie jest jedwabna, ale ma jakiś taki materiał na sobie. To jest książka, którą ja próbowałam, z tego co pamiętam, przeczytać na studiach, bo no, była to jedna z naszych lektur na historię literatury, czy jakiś taki pokrewny przedmiot. No i jakoś, nie wiem, jakoś nie dałam rady, zaczęłam, pewnie porzuciłam, nie wiem, generalnie na studiach odbiłam się od wielu lektur, na przykład od Jane Austen też, do których teraz chciałabym wrócić. No i ta Tessa strasznie chodzi mi po głowie. Ostatnio oglądałam film na chyba Disney Plus, o ile dobrze pamiętam, Zala o zgiełku, który też jest właśnie adaptacją książki Thomasa Hardiego. No i bardzo mi się podobał i w ogóle jakoś tak zachciało mi się tego klimatu XIX-wiecznej Anglii, także no myślę, że właśnie przez to, że ten film obejrzałam, ta książka tak bardzo ostatnio za mną chodzi. No i być może w marcu sobie po nią sięgnę, bo gdzieś tam ją sobie odłożyłam właśnie na boczek, żeby chociaż tak, wiecie, zacząć podczytywać. No i mam nadzieję, że po prostu to będzie książka, tak jak Siostry Bronte, które uwielbiam, która rozkocha mnie znowu w tej wiktoriańskiej literaturze. No i po prostu przepadnę na długie godziny w tej historii. Kolejna książka, którą tutaj przemycam, jest taka lekko oszukana, ponieważ ja już ją czytam i jestem na stronie 190, także tak mniej więcej w jej połowie. I wybrałam ją do tego filmu, ponieważ jak na razie zapowiada się na 5 gwiazdek. Naprawdę niesamowicie mi się podoba. Jest taka bystra, zabawna, jest wulgarna też, także ona na pewno jest plus 18 i też wiem, że nie do każdego trafi. Natomiast do mnie bardzo trafia humor głównej bohaterki, chociaż też to jest taki troszkę humor gorzki, bo no to nie jest osoba, która jest do końca szczęśliwa w swoim życiu. To jest właśnie historia 38-latki, która rozstała się z takim swoim wieloletnim partnerem i jedzie do siostry, do takiej bogatej siostry, do domu, do Kalifornii, zajmować się jej psem, ponieważ ona z mężem wyjeżdża gdzieś tam na wakacje i ona tym psem się opiekuje. No i tam trochę na nowo próbuje odnaleźć siebie, nazwijmy to, to jest takie, wiecie, górnolotne wyrażenie, ale tak to mniej więcej wygląda. Uczęszcza na taką grupową terapię z innymi kobietami, jest taka bardzo cyniczna, taka bardzo, ma taki cięty język, no jest też właśnie wulgarna, tak jak wspomniałam. Są tutaj też takie dosyć
obrzydliwe sceny. Jedna była taka, która po prostu, no już nie będę wam nawet mówić, bo była dość obrzydliwa, ale naprawdę bardzo mi się podoba, także no jak tak dalej pójdzie, to ta książka właśnie będzie tą 5-gwiazdkową i na pewno w podsumowaniu marca opowiem o tej książce więcej, bo na pewno skończę ją właśnie w tym miesiącu. Moja czwarta 5-gwiazdkowa nadzieja to też jest książka, o której mówiłam dużo w zeszłym roku, bo też w zeszłym roku planowałam ją przeczytać, a są to Nasze winy Louis Kennedy. Też o tej książce mówiłam już w kilku TBR-ach, no też wielokrotnie wydaje mi się na kanale. To jest taka książka, która czuję, że może do mnie trafić zarówno stylem pisania, jak i tematycznie. Jest to historia nauczycielki w latach 70. zdaje się w Irlandii i właśnie na tle takich burzliwych dla Irlandii czasów mamy tutaj taką historię romantyczną tej głównej bohaterki nauczycielki, która jest katoliczką i jakiegoś mężczyzny, który jest protestantem. No i właśnie to jest ten, podejrzewam, wielki, tragiczny konflikt w tej książce, ale nie chcę tego spłycać do romansu, bo wydaje mi się, że to tło historyczne może tutaj być bardzo dobrze nakreślone, bardzo ciekawe, no i też może być taką szansą na dowiedzenie się czegoś więcej, bo no chociaż jest to historia tak nieodległa zupełnie, to wydaje mi się, że mało się o tym mówi i mało gdzieś tam poza właśnie Irlandią wiemy o tym, co się właśnie wtedy działo w Irlandii. Także jest to coś, w czym pokładam naprawdę duże nadzieje, ale też słyszałam o tej książce dużo dobrego, więc też jestem tutaj tak naprawdę pozytywnie nastawiona. Także Nasze winy to też jest koniecznie plan na ten rok. Mam nadzieję, że w końcu uda mi się przeczytać, bo w zeszłym roku ją planowałam tak wiele razy i mi się nie udało, no ale mam nadzieję, że w tym roku w końcu to zrobię, bo czuję, że to właśnie jest taka bardzo, bardzo dobra literatura. Czas porzucenia Eleny Ferrante, który bardzo, bardzo mocno poleciła mi Natalia Kursywa i której mam rekomendację, której ta książka bardzo się podobała. My z Natalią często mamy dosyć podobny głos, co zresztą mogliście zobaczyć w tym odcinku specjalnym na moim kanale, kiedy zaprosiłam różne twórczynie na BookTubie do opowiedzenia o swoich ulubionych książkach zeszłego roku. No i wymieniłyśmy z Natalią kilka tych samych, na pewno Grona Gniewu i Ptaki, nie pamiętam czy jeszcze jakąś, czy tylko te dwie, ale no sam fakt, że po prostu nam się te książki pokryły w tym filmie, świadczy o tym, że mamy naprawdę często dosyć zbieżny gust, więc skoro Natalii ta książka tak bardzo się podobała, to mam nadzieję, że mnie też i też tematycznie właśnie fabularnie wydaje mi się, że jest to coś, co mnie interesuje, bo znowu tutaj mamy kobietę taką chyba koło 40, wydaje mi się, którą zostawia mąż dla dużo młodszej kochanki i też trochę jest, mamy tutaj taki woman rage, wydaje mi się, taki motyw teraz też bardzo, bardzo popularny. No i też Elena Ferrante, czyli wielkie nazwisko literatury współczesnej, jakby nie było, więc tutaj też mam nadzieję, że to będzie książka, która zdecydowanie trafi w mój gust i czuję, że tak może być, także też pokładam w niej naprawdę duże nadzieje. I ostatnia książka to jest największy grubasek z całego tego stosu i też książka, która pojawiła się w moim TBR-ze na cały ten rok, ponieważ została mi polecona przez jedną ze znajomych osób na Bookstagramie, a są to Akuszerki Sabiny Jakubowskiej. To też jest książka, która gdzieś tam pod koniec zeszłego roku zaczęła mi się pojawiać dosłownie wszędzie. Słyszałam same pozytywne opinie na jej temat. To jest historia akuszerki właśnie, zdaje się, że w XVIII chyba wieku, jakoś tak w XIX, w 1885 roku w podkrakowskiej wsi. No tematyka też bardzo ciekawa, taka bardzo słowiańska. Mam nadzieję, że będzie to coś tak dobrego, jak o tym słyszę, no ale ta książka jest takim naprawdę sporym klocem. Te literki też nie są jakieś super duże, ale nastawiam się naprawdę na kawał mega ciekawej historii i takiej historii, w którą też po prostu wsiąknę i nie będę się mogła od niej oderwać. Na coś takiego tutaj liczę i mam nadzieję, że dołączę do grona, mam wrażenie, bardzo licznych fanów tej książki. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o te moje 5-gwiazdkowe przewidywania. Tak wyglądają te książki, tutaj jeszcze raz Wam pokażę, chociaż są dosyć ciężkie. Dajcie koniecznie znać, czy mieliście okazję którąś z tych książek czytać. I jeżeli tak, to oczywiście, czy są tak dobre, jak się spodziewam i czy znając, powiedzmy, mój kanał, mój gust mniej więcej, czy myślicie, że mogą mi się aż tak bardzo spodobać. Ciekawa jestem w sumie Waszych opinii. Zobaczymy, ile z tych książek rzeczywiście uda mi się przeczytać w tym roku i ile ocenię, no na 4 chociaż gwiazdki, wiecie, które będą takie naprawdę bardzo, bardzo dobre. Ja jak zawsze dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!